To są dokumenty pojazdu, które musi sprawdzić kierowca przed wyjazdem w trasę. Przed opuszczeniem bazy, wsiada pierwszy raz do ciężarówki. Te dokumenty powinny się w niej znaleźć. Najważniejsze trzy. Dowód rejestracyjny, ważny, z ważnym przeglądem. W przypadku ciągnika i naczepy, również od naczepy. To jest od ciągnika. Ubezpieczenie. To jest międzynarodowy wzór zawarcia ubezpieczenia. Zielona karta. Ważne ubezpieczenie w przypadku naczepy, również od naczepy. I pod tymi dwoma dokumentami leży wypis z licencji. Każdy przewoźnik, który chce wykonywać transport, musi uzyskać licencję. To jest właśnie wypis licencji, taka niebieska kartka. Trzeba jej szukać. Pod ubezpieczeniem, które tu zasłania dane, jest data ważności licencji. I bez ważnej licencji również przewoźnik nie może wykonywać transportu. To są trzy najważniejsze dokumenty. Tutaj mamy dokumenty ważne, aczkolwiek nie wszystkie są wymagane. Pierwszy na przykład. Certyfikat emisji spalin. Istotny będzie w przypadku wykupywania opłat, dokonywania opłat za przejazd drogami. W niektórych krajach wysokość opłat za drogi zależy od klasy emisji spalin. Im ciężarówka bardziej ekologiczna, im wyższą kategorię emisji spalin spełnia, tym opłaty za drogi są mniejsze. Na przykład Niemcy są takim krajem, czy Czechy, gdzie właśnie im ciężarówka mniej wydziela spalin, tym będzie mniej płacić za drogi. W przypadku dokonywania właśnie opłat będziemy musieli znać klasę emisji spalin naszego pojazdu, a w przypadku montażu urządzeń bądź pierwszej rejestracji w systemie będziemy potrzebować taki właśnie dokument. Bez tego dokumentu nie kupimy urządzeń, bo nie będą wiedzieli, jaką klasę emisji spalin trzeba mu przypisać. To jest właśnie certyfikat emisji spalin. Dalej mamy upoważnienie leasingowe. Pojazdy, które są w leasingu, nie są własnością pracodawcy. Są własnością leasingodawcy, a ten musi udzielić pozwolenia na użytkowanie swojej własności poza granicami kraju. Zatrudniamy się w firmie, która właśnie ma ciężarówki na wypożyczeniu, czyli leasingu. I żeby móc jeździć za granicą, musimy takie upoważnienie mieć. Może być potrzebne. Jest wydane tutaj po polsku, niemiecku, angielsku i rosyjsku. Dalej mamy Larmal. Dokument, który jest wymagany tylko w Austrii. Jest to dokument potwierdzający przejście badania technicznego na poziom emisji hałasu. Przejście takiego badania i zmieszczenie się w tych kategoriach można rozpoznać na ciężarówkach poprzez takie zielone kółeczko z przodu i literka L. To jest właśnie Larmal, który potwierdza to kółeczko, że spełniliśmy te wymagania odnośnie hałasu. I to jest właśnie dokument potwierdzający przejście tego badania, ważny 2 lata. I tylko w Austrii. Pod nim ogranicznik prędkości. Potwierdzenie zamontowania ogranicznika prędkości, zwykła kartka z podbitym jakimś tam serwisem, który to wykonał. I tutaj mamy jeszcze protokół szkody. Najlepiej, żeby nigdy nie był potrzebny. Żebyśmy nigdy go nie potrzebowali. Z doświadczenia jednak wiem, że za granicą jednak zawsze wzywa się jakiś organ sprawujący władzę, bo jedno słowo źle zrozumiane, jedna literka z powodu tej bariery językowej, nawet jeśli dobrze znamy język, jedna literka może zmienić zupełnie przebieg wydarzeń, także najlepiej wezwać
jakiś organ sprawujący władzę. Dobrze. Oprócz dokumentów kierowca musi mieć oczywiście opłaty za drogi. Musi wiedzieć, co w jakim kraju, jakie urządzenie i w jaki sposób pobierane są opłaty za drogi. Opłaty za drogi to dosyć szeroki temat, kiedyś go poruszę jeszcze. W każdym razie musi kierowca poszukać czytników, które będą mu potrzebne właśnie przez przejazd przez niektóre kraje. Tutaj mamy Austrię, Czechy, antena, toll collecta, telepass, urządzenie do poboru opłat we Francji, Czechy. I Czechy, tu jest Polska, przepraszam. No, podobne mamy. No to Kapsch, ta sama firma. Także urządzenia bardzo podobne. Opłaty za drogi. I jeszcze warto poszukać, jak są to dobrze. Tutaj takie karty identyfikujące pojazd. To jest akurat karta urzędu celnego szwajcarskiego. Ciężarówka, która pierwszy raz wjeżdża we Francji, musi właśnie dostać taką kartę identyfikacyjną, przypisaną tylko do ciężarówki. I tą kartę właśnie będziemy potrzebowali, jeśli chcemy jeździć po Szwajcarii. Na niej leży plomba, zasłania po prostu numer rejestracyjny, który tam jest wpisany. Plomby też warto mieć, chociaż ze dwie niektórzy nadawcy mogą zażądać od przewoźnika zaplombowania towaru i nie muszą mieć plomby ze sobą. Nadawcy. Musi mieć przewoźnik. Na plombie jest numer plomby i firma. Tu jest jeszcze karta toll collecta, również identyfikująca pojazd. I tu są karty do opłat za przejazd autostradami. Via Card we Włoszech i karta do przejazdu tunelami Mont Blanc i Frejus. Oprócz kart oczywiście opłaty, te wszystkie czytniki. I na końcu kierowca musi poszukać tutaj w tym miejscu gdzieś, otworzyć, gdzieś tu szukać legalizacji tachografu. Tutaj jest potwierdzenie legalizacji tachografu, ważne 2 lata. Takie opaseczka tu gdzieś trzeba szukać. Choć raz znalazłem tam. Tutaj przytrzymał teraz paseczek ten. Tam jest jeszcze przy okazji naklejka właśnie od ogranicznika prędkości, że został zamontowany. Dobra. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dokumentację. Dzięki za uwagę.